Hej, jakiś czas temu rozmawiałem z moim kolegą. Wszystkie kolegi, wszystkie kobiety w jego życiu to były aferzystki, baleciary stare. Przeżywał z nimi dramat. Trzy takie dłuższe związki i tam kilka jakichś pobocznych. Ale generalnie, jakby można było podsumować te wszystkie kobiety, to aferzystki, doprowadzające tylko do dramatów, afer jakichś. Kobiety, które po prostu ciągle potrzebowały emocji, jeśli chodzi o jakieś awantury, o spięcia, o dramaty, o to, żeby ciągle się coś działo. On oczywiście, ten chłopak, jest teraz sam. Ja widziałem wiele tych kobiet, to one nawet chyba nie były, żeby się z nimi spotkać na weekend. To było widać. Miały taki napis na czole, ale on tego biednego napisu nie widział. Fajny facet, dobry facet. Zapytałem jego, jak to jest, można się z jedną spotkać, tak, można, wiesz, przejechać się na jednej kobiecie, no bo ona się okazała taka. On powiedział, że one wszystkie były mniej więcej podobne. Ja zapytałem, jak tam u ciebie było w dzieciństwie? On mówi, miałem ojca bardzo złego, surowego i ja byłem takim jedynym człowiekiem w domu, można powiedzieć, który byłem strażakiem, który gasił wszelkie i wszystkie pożary. Gasiłem wszystkie pożary od dzieciństwa, ponieważ ojciec coś zrobił, a ja musiałem ten pożar gasić. Matka coś zrobiła, ja ten pożar gasiłem. Babcia coś zrobiła, ja zawsze biegałem, tylko gasiłem pożary. I teraz, jako dorosły człowiek, który ma 25, 30, 40 lat, 50, noszę ten plecak z dzieciństwa cały czas. Myślę, że mam podwójny zawód, ponieważ normalnie wykonuję inny zawód, ponieważ mam własną firmę, ale mam też zawód strażaka, dlatego ciągle idę z plecakiem przez życie i w tym plecaku cały czas mam wodę, którą gaszę wszystkie pożary dookoła. Wszystkie pożary, czyli wszystkie panie, które mnie otaczają. Kobieta po kilku zdaniach, nie wiem czy wiesz, ale ona wie, z kim ma do czynienia. Czy jesteś zakręcony, czy jesteś kumaty, czy jesteś cwany jak lis, czy jesteś bezczelny, czy jesteś po prostu zwykłą ciapą. Ona to już wie po krótkiej chwili. A co dopiero po kilku miesiącach, czy po kilku latach życia. Więc te kobiety widziały, że mają strażaka, który będzie gasił wszystkie pożary, a one będą mogły sobie przesuwać poprzeczkę swoją, swoich zachcianek, swoich chorych humorów, jak chcą i gdzie chcą. Będą mogły go sponiewierać, pluć, robić z nim, co tylko będą chciały, ale strażak zawsze będzie gasił pożary w ich życiu. Dlaczego? Ponieważ plecak z dzieciństwa pozostał i nie został spalony. Czy znasz takie osoby w swoim życiu? Jeśli znasz, prześlij im mój film, pomóż im automatycznie. Jeżeli znasz również takie osoby, przyślij ich do mnie na szkolenie. A jeżeli tobie to dolega, już teraz kliknij i zapisz się na moje szkolenie teraz. Link masz na dole. Ja osobiście pozdrawiam cię z pięknego Szczecina. Życzę wiele cudownych randek i spędzaj czas albo z jedną kobietą, albo z wieloma kobietami, żeby ci było cudownie. Hej!